również napisy, które są groźbami karalnymi. Kiedyś się pisało po Hamiele i było bardzo wesoło. Pisało się kredą, teraz są szpreje i zamieszcza się napisy, kogo się zabije, z imienia i nazwiska. Są znane rysunki takie, które przedstawiają sceny egzekucji kibica z innej drużyny, co już zupełnie jest jakimś rodzajem podżegania, prawda? Co trzeba jeszcze w tym wszystkim wiedzieć? To nie są tylko napisy, które no, szpecą, ale są to też również informacje, jak rozchodzą się narkotyki. To są granice, gdzie po prostu kto rządzi, która drużyna, na jakim terenie nie powinien pojawiać inny ktoś, prawda? Są też zawłaszczenia takiej przestrzeni publicznej. Tu mamy przykład, na szkole zostało napisane, że ta szkoła jest właśnie ich i że oni będą sobie robić, co sobie chcą. W związku z tym można powiedzieć tak, no taka działalność, powiedzmy sobie, no taka śmieszna, dziecinna, ale ona niesie z sobą no, duże konsekwencje takie no, mentalne, takie powiedzmy, że nie możemy spokojnie dziecka gdzieś tam zaprowadzić do ośrodka zdrowia, bo na ośrodku zdrowia też pisze brzydko, albo właśnie są gwiazdy Dawida i inne takie miejsca. Poważnym problemem stały się również zabytki. Zabytki przestawić święte, jak również kościoły. Ostatnio na Skałce czyściliśmy około 500 metrów kwadratowych napisów takich kibicowskich, które no, były sporym kłopotem dla po prostu samego przeora. A pewnym rodzajem studiu dla Krakowa, bo Kraków nie mógł pomóc klasztorowi, bo jest to mienie prywatne, powiedzmy nie prywatne, ale klasztorne. Miasto może wydawać tylko na własne budynki, zresztą to robi bardzo sumiennie. Tu mam przykład ośrodka zdrowia, który właśnie jest pokrywany od czasu do czasu takimi napisami. I powiem Państwu, że nie są to wybrane rzeczy takie, żeby zaszokować, tylko to się po prostu zdarza. Więc należałoby coś z tym fantem zrobić, dlatego w pewnym sensie tu mamy przykład z kolei portretu papieża, który został kiedyś namalowany na murze jednej ze szkół. On też nie uniknął szprejów właśnie idiotów i oni zniszczyli ten mural. W tej chwili jest tam fotokopia, która jest no w miejscu pamiątkowym, że tam był kiedyś właśnie papież namalowany, teraz to jest po prostu rodzaj baneru. Więc nie ma świętości. Straty. No cóż, miasto Kraków coś około 6 milionów, takżeśmy obliczyli. Samo MPK, które czyści różne detonaty, jakieś wiaty, ponosi 1 000 000 złotych. Rocznie wydajemy 1 000 000 złotych. Co dodatkowo tutaj jest ważne. Miasto pewnie sobie jakoś poradzi, ma pieniądze, może wydawać. Natomiast przy tej całej masie napisów cierpią również Kowalski i Nowak. Nowakowi nie ma jak pomóc, ponieważ no, nie można wydawać innych pieniędzy na Nowaka. To jest 6 milionów tylko w Krakowie. Natomiast przypuszczam, że jeżeli każdy z Was przecież gdzieś podróżuje, wiaty przystanków na wsiach są pokrywane z tymi napisami, to jak ma związek coś tam, przystanek w Szczawnicy z Krakowem, a tam pisze Wisła, to i tamto. W skali kraju może być setki milionów złotych. Bardzo poważne zjawisko i druga sprawa, jakby brak ruchu koło tego powoduje, że jest rodzaj rozzuchwalenia. Możemy dalej. No, spodziewamy się wizyty papieża, prawda? No, będziemy robić co w naszej mocy, żeby w tych miejscach, gdzie będą pielgrzymi, no po prostu te miejsca były oczyszczone. No ale jakby biorąc pod uwagę, że nasz kraj odwiedza przecież co chwilę ktoś bardzo ważny, na podstawie miejsca, w którym on jest, wyciąga wnioski na temat całego państwa, prawda? Jeżeli jest trasa z, nie wiem, z Balic do tej centrum, tam są najczęściej gwiazdy Dawida, no to nie jest to zaproszenie na festiwal kultury żydowskiej, prawda? No więc należy wesprzeć jakby oddolne ruchy. Jednym z takich właśnie ruchów w Krakowie są obrońcy Basgrow, a ja w pewnym sensie stan jakby dostrzeżonym przez władze miasta, no i zostałem niedawno przewodniczącym zespołu zadaniowym właśnie do spraw ograniczenia Basgrow w mieście. I cała nasza akcja polega na tym, że wciągamy ludzi do tego działania, że nie zlecamy to jakiejś firmie, prawda, której no zrobiłaby to pewnie dobrze, ale to póki się mieszkańcy jakby nie zobaczą, że są właścicielami tego terenu. W pewnym sensie jest to ich ojczyzna, to podwórko jest ich własnością. No to będziemy sobie tak malować do
końca świata. Tymczasem mamy duże sukcesy na polu wyciągania tychże mieszkańców z domów, gdzie oni po prostu poświęcają jakieś, nie wiem, popołudnie, brudzą się razem z dziećmi, farbą i naprawiają tą swoją najbliższą przestrzeń. Co należy zrobić? No właśnie wesprzeć te ruchy społeczne. Bardzo trudno, sami wiecie, jest zrobić coś takiego, żeby ludzi coś obchodziło, prawda? Żeby przestali się bawić pilotem i zabrali się za naprawę tego kraju. Trzeba zmienić przede wszystkim kwalifikację czynu. Ze względu na to, że to jest kwalifikowane jako wykroczenie, czyli rzucenie papierka na chodnik, mówiąc w cudzysłowie, ze względu na to, że to epidemia, powinno się zmienić na właśnie przestępstwo. Prosimy drugi. Dajmy obywatelowi szansę na naprawienie swojej elewacji, ale też na zasadzie, żeby on nie był podwójnie karany. Jeżeli ktoś mu zrobi coś na elewacji, no to musi wydać pieniądze, prawda, na naprawę tej elewacji. W związku z tym no, powinien sobie odpisać to od podatku. Ta kwota powinna jakoś do niego wracać. Dajmy szansę miastom, tak żeby właśnie trasy, które są reprezentacyjne, typu od Zakopianki do Warszawy, prawda, jak się jedzie tymi trasami, żeby właśnie miasto w przypadku jakiegoś ataku, obelżywości mogło wydać pieniądze publiczne na Nowaka, na prywatnego człowieka i nie poprawy wizerunku miasta i interesu publicznego, ponieważ swastyka, napis kocham Adolfa czy coś takiego, no nie jest rzeczą, która się nam podoba, prawda? Trudno stawiać się jakieś zasłonki, kiedy byśmy chcieli oszczędzić tego widoku. Z czego to wynika? Najczęstsza kara to jest 500 zł. To jest często w ten sposób, że jeżeli młody kibol dostaje na zadanie upstrzyć miasto, bo właśnie zbliżają się derby, to za nim idzie dokładnie kasjer, który jak go złapią tego młodego, on mówi, ile to kosztuje? 500, proszę bardzo. To musi być 10 tysięcy. Znajdziemy jedynego i odpójdzie legenda. Kurczę, to kosztuje, to się nie da. W związku z tym, że 10 tysięcy to dla człowieka jest już kwota, którą ciężko za każdym razem wyciągnąć od naszego miejscowego miśka, czy w innych miastach są też inni tacy, którzy to jakoś mogą sfinansować, więc trzeba coś takiego zrobić. Bardzo proszę o to. No i teraz liczymy, proszę Państwa, na Waszą jakby pomoc w sprawie. To jest rzecz prosta. To jest rzecz prosta, tylko ona wymaga woli. Tutaj wielokrotnie, na przykład obecny na sali Józef Lasota zwrócił się z zapytaniem do Ministerstwa Sprawiedliwości. No, czy nie należałoby dokonać jakichś zmian w polskim prawie? Dostałam odpowiedź, że wszystko jest ok, że po prostu wszystkie przepisy są na swoim miejscu. No więc my zadaliśmy pytanie, no to w takim razie czemu jest tak źle, skoro jest tak dobrze, prawda? Więc zaczynają się dobre ruchy. Spotkałem pana prezydenta Wrocławia gdzieś kiedyś w Warszawie, więc poprosiłem go, żeby zastanowić się, czy aby nie należało tworzyć takiej unii jakichś miast metropolitalnych i zrobić coś, żeby wypracował jakąś dobrą metodę walki z tym zjawiskiem. Ostatnimi czasy obecna na sali pani wiceprezydent Król spotkała się, podpisano porozumienie z kilkoma miastami właśnie w tej kwestii. Liczymy na to, że nie będzie tylko deklaracja i takie, powiedzmy, działanie, no, żeby zdjęcie ładne było, to że coś z tego po prostu wyniknie, że się zdenerwujemy. Bardzo bym chciał, żebyście się Państwo poważnie zdenerwowali. W każdym razie tworzymy te koalicje, tworzymy te związki między władzą a obywatelem i w tym właśnie nam możecie pomóc. To jest bardzo łatwe. To nie są miliardy, jak tutaj przecież poprzednicy wskazywali. To są miliony być może. To są drobne korekty w polskim prawie. Proszę dalej. No tutaj jest informacja, to już nie będę Państwa nudził. Tak wyglądają mniej więcej te właśnie spotkania, że człowiek wychodzi z bloku, nie może już dzierżyć na swojej klasie schodowej jakiejś obelżywości. Na koniec akcja została już dostrzeżona. Są takich źródeł, takich różnych organizacji społecznych w całej Polsce, powstaje sporo. No akurat żeśmy dostali nagrodę za najciekawszy projekt tak społeczny w województwie małopolskim, ale takich ruchów jest sporo. Chcemy stworzyć rodzaj właśnie też porozumienia,
ale bez was, bez waszej determinacji to się nie uda. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Muszę powiedzieć na marginesie, że mnie zawsze wzruszał jeden napis, który był na murze między Rondem Grunwaldzkim a Mostem Dębnickim. Było napisane Ela żałuj. Nie wiem, co to miało znaczyć, ale bardzo wzruszające. To jest Państwa, no i oczywiście pogromcy Was gorąco za.